Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie z geometrii czworokąta, część druga. Na tym spotkaniu zajmiemy się również czworokątami, tyle że głównie będą to trapezy. Owszem, wrócę też do zadania z rąbem, ponieważ rąb dosyć często bywa na maturze, ale trapez jest bardzo ważny, czy też równoległobok. A ponadto przypomnimy sobie chociaż jedno zadanie, gdzie moglibyśmy użyć skali. Skali, czyli troszeczkę geografii w matematyce. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do rozwiązywania razem ze mną zadań, które przygotowałam na tą naszą lekcję. Zadanie numer 1. Przekątne rąbu mają długości 6 pierwiastka z 3 cm i 18 cm. Oblicz sinus kąta ostrego tego rąbu. Przygotowałam tutaj rysunek rąbu, zaznaczyłam przekątne, ponieważ skoro są podane te przekątne, to być może rysunek nam może w czymś pomóc. Otóż, na początek, z czym kojarzą nam się przekątne? Jeżeli są podane w zadaniu przekątne rąbu, to pierwsze nasze skojarzenie powinno być z polem. Dlaczego? Dlatego, że w polu z kolei w innym wzorze na pole jest też zawarty sinus, a my tego sinusa mamy wyliczyć. A więc napiszemy sobie po pierwsze wzór na pole naszego rąbu przy użyciu przekątnych, czyli to jest 1/2 razy D1 razy D2. Ale obok tego napiszę wzór na pole rąbu przy użyciu sinusa kąta ostrego. Załóżmy, że tutaj niech będzie ten kąt alfa ostry i zapiszemy wzór. Wzór na pole rąbu A kwadrat razy sinus alfa. I teraz tak, jeżeli podstawimy sobie pod ten wzór na pole rąbu 1/2 raz za D1 podstawimy 6 pierwiastków z 3, za D2 podstawimy 18, to teraz to pole rąbu oczywiście do końca policzymy. Tu nam się skróci przez 2 i tu zostanie nam 3 pierwiastki z 3 razy 18. 3 razy 18 mamy 54 pierwiastki z 3. Oczywiście wyrażone to jest w centymetrach kwadratowych. I teraz mogłabym użyć porównania pól, bo przecież to pole wyrażone tym wzorem, czy pole wyrażone tym wzorem, to nie ma znaczenia, to jest to samo pole, bo to jest ta sama figura. Aczkolwiek nie mamy A. I teraz musimy policzyć najpierw A. Z czego A policzyć? Otóż widzimy, że jest tutaj trójkącik prostokątny, więc idealnie na twierdzenie Pitagorasa byłoby super, tyle że musimy sobie przypomnieć, że przekątne w rąbie przecinają się w połowie, czyli skoro tu mamy 6 pierwiastków z 3, no to połowa z tego to są 3 pierwiastki z 3, zaznaczę tutaj, niech to będzie ten kawałeczek, natomiast ten kawałeczek tutaj to jest połowa z 18, czyli po prostu 9. No i teraz użyję twierdzenia Pitagorasa dla tego właśnie trójkącika, czyli 3 pierwiastki z 3 i to do kwadratu, dodać 9 i to do kwadratu, czyli tu mamy przyprostokątne, żeby dobrze odczytać tego trójkąta, który zamalowałam i to się równa A do kwadratu. No to podnosimy. 3 do kwadratu to 9, a pierwiastek z 3 do kwadratu to jest inaczej pierwiastek z 9, czyli po prostu 3. Dodać 9 do kwadratu to jest 81 i to się równa A do kwadratu. Czyli tu mamy 27 dodać 81 równa się A kwadrat. Czyli będziemy mieć 108, to się równa A kwadrat. Wymieńmy może strony, czyli A kwadrat to się równa 108 i w zasadzie, jeżeli by mnie prosili o wyliczenie długości boku, no to bym ja pierwiastkowała. Ale jeżeli mnie nie proszą w zadaniu o wyznaczenie długości boku, to popatrz, co ja tutaj podkreśliłam Tobie, to jest A kwadrat. I tutaj też jest A kwadrat. Nie muszę tego liczyć. Ja po prostu tu w odpowiednie miejsce podstawię. Tyle, że pamiętamy, że my teraz porównujemy pola. Pola wyliczone innymi wzorami, ale dotyczą tej samej figury. Dlatego ja je porównuję. I zapiszmy. A kwadrat razy sinus alfa, czyli u mnie A kwadrat to będzie 108 razy sinus alfa, tak? To się równa 54 pierwiastka z 3. Dzielę obustronnie przez 108 i uzyskuję, że mój sinus alfa to się równa 54 pierwiastki z 3 nad 108. Tak się składa, że to się jeszcze skróci dokładnie przez 54, czyli tu będzie 1, a tu będziemy mieć po prostu 2.
i mogę napisać, że mój sinus tego kąta alfa to jest pierwiastek z 3 nad 2. Ja prosiłam, żeby w tym zadaniu policzyć sinus kąta ostrego. Ten sinus kąta ostrego to będzie dokładnie taki sam, jakbym chciała poprosić o sinus kąta rozwartego. Bo sinus kąta ostrego i rozwartego, jak są oczywiście dwa kąty, które w sumie dają 180 stopni, to te sinusy są takie same. W przypadku, jeżeli jeden jest ostry, a drugi jest rozwarty. Mogłabym się zastanawiać, czy ja bym znała wartość tego kąta, prawda? Czy ja bym wiedziała, ile ten kąt wynosi. No w tej sytuacji wiedziałabym, bo sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 nad 2, ale wcale tego nie muszę pisać, ponieważ ja prosiłam o sinus alfa. Kończymy zadanie podając, że sinus alfa to jest pierwiastek z 3 nad 2. Zadanie numer 2. Kąty ostre trapezu mają miarę 45 stopni oraz 30 stopni. Wiedząc, że wysokość trapezu ma długość 6 pierwiastków z 2 cm, zaś krótsza podstawa ma długość 4 cm, oblicz obwód tego trapezu. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim powinniśmy narysować trapez. Trapez, przypominam, jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Skoro jest podane, że mamy kąty ostre 45 stopni i 30 stopni, to ten trapez na pewno będzie różnoramienny, czyli będzie taki mniej więcej jak na rysunku. No więc zaznaczmy sobie te kąty. Tutaj zaznaczmy sobie kąt 30 stopni, bo widać bardziej ostry na rysunku. Natomiast tutaj będzie kąt 45 stopni. Oczywiście rysunek jest poglądowy, więc staramy się, żeby ten rysunek nie zajął nam dużo miejsca, żebyśmy mieli miejsce na obliczenie. I teraz zaznaczmy dalej. Co jest dane? Dano nam wysokość, która wynosi 6 pierwiastków z 2 i z tej strony też 6 pierwiastków z 2. Ja od razu poprowadziłam wysokości, bo trapez, jak jest zadanie z trapezem, to zwróć uwagę, że bardzo często będą potrzebne Tobie poprowadzone wysokości. I jeszcze jest podane, że krótsza podstawa ma długość 4. Krótsza podstawa to jest u góry ma długość 4. Na rysunku nie zaznaczam jednostek. Natomiast dłuższa podstawa jest zawsze przyjęte w matematyce. Raczej oznaczamy A. Natomiast ramiona, no ja oznaczę C, oznaczę D. Nie wiem, ile wynoszą, prawda? Naszym zadaniem jest policzyć obwód tego trapezu. Czyli jednym słowem, obwód trapezu to jest nic innego jak A dodać B, dodać C, dodać D. I to mamy znaleźć, wiedząc tylko, że B wynosi 4. Zacznijmy od tego, że popatrz, tutaj nam się utworzyły takie trójkąty. Zaczniemy może od tego trójkąta po tej stronie, po stronie lewej mamy trójkąt, gdzie mamy kąt prosty, 45 stopni, to tutaj też musi być 45 stopni. I teraz jak pamiętasz, była taka zależność na trójkąt 45, 45, 90 stopni. Otóż było tak, że jest to trójkąt na pewno równoramienny, mimo tylko, że na rysunku tego nie widzisz. I tak, ten bok przy prostokątna to x, ten drugi bok tutaj przy prostokątna to też x i wtedy ten tutaj bok, czyli przeciwprostokątna to x pierwiastka z 2. Jeżeli tego nie pamiętasz, tego trójkąta, chociaż warto go znać, ale jeżeli go nie pamiętasz, to normalnie funkcją trygonometryczną, sinusem możesz sobie to chociażby policzyć. Natomiast tu mamy drugi trójkąt. I ten trójkąt to jest trójkąt, który ma kąty 90 stopni, 30 stopni i 60 tutaj stopni. I teraz w tym trójkącie znowu były pewne zależności. Zaczynało się od tego, co leży naprzeciwko 30 stopni. Naprzeciwko 30 stopni leży bok długości x. To się zgadza, bo tu faktycznie jest x, więc ja mogę zapisać moje x z tym x-em się zgadza, bo to musisz pamiętać, że to jest ta sama wysokość, czyli nie mogę kolejnej niewiadomej, bo bez sensu, prawda? Dalej, naprzeciwko 60 stopni, czyli tutaj, jest x pierwiastka z 3. I naprzeciwko kąta prostego tutaj mamy 2x. Te zależności naprawdę, to jest piękna sprawa. Ja osobiście lubię tymi zależnościami rozwiązywać ze względu na to, że zadanie się bardzo szybko wtedy rozwiązuje. I teraz popatrz, zgodnie z, widać na naszym rysunku, zgodnie, że x to jest 6 pierwiastków z 2. Nie trzeba nic liczyć. No to tak, skoro tak, to w sumie od razu mogę powiedzieć, że moje c to jest x pierwiastka z 2, czyli to się równa. Za x-a tu wrzucam, czyli mam 6 pierwiastków z 2 i jeszcze jeden pierwiastek z 2, czyli będę miała 6 razy, z tego mi wyjdzie 2, bo pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest 2, czyli 6 razy 2 to jest po prostu 12. No to mam już c. Teraz znowu patrzę na rysunek, że d to jest 2x,
Czyli znowu mam dwa razy, a za x wrzucam 6 pierwiastków z 2, czyli jak pomnożę mamy 12 pierwiastków z 2. Dobrze? I kolejna sprawa to jest wyliczenie długości boku A. No ale na A popatrzmy, co się składa. Składa się to i składa się jeszcze to, tylko że wystarczy jak zrzutujemy, tu jest B, które wynosi po prostu 4. Zrzutujemy ten kawałeczek, bo to jest po prostu tyle samo wynosi górna podstawa. Czyli moje A, zapiszmy, to będzie x dodać 4, dodać x pierwiastka z 3. Wszystko widać z rysunku. Dlatego ten rysunek w trapezach jest po prostu podstawa. To podstawiamy za x 6 pierwiastków z 2, dodać 4, dodać za x 6 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 3, to się zna. To trzeba przepisać, niestety nie wolno tego dodać. I tu jak pomnożymy, prawda, to będziemy mieć 6, niestety pierwiastków z 6. I to jest ten trzeci bok, najdłuższy podstawa. No i teraz mogę spokojnie napisać, że obwód mojego trapezu to będzie moje A, czyli przepisuję to 6 pierwiastków z 2, dodać 4, dodać 6 pierwiastków z 6, czyli moje A mam, teraz muszę dodać B, czyli B to jest na moim rysunku 4, dodać, teraz muszę dodać C, to tutaj mamy policzone C 12 i jeszcze muszę dodać do tego D, no też mamy policzone 12 pierwiastków z 2. I teraz dodajemy oczywiście wyrazy podobne. To z tym jest podobne, bo możemy te same pierwiastki dodawać, czyli będziemy mieć 18 tych samych pierwiastków z 2. Później mamy pierwiastek z 6 tylko w tym miejscu, czyli ja przepisuję to, co mamy, 6 pierwiastków z 6. I dodać, na końcu mamy 4, dodać 4 to 8 i dodać 12 to 20. Czyli mamy taki wynik. Oczywiście jest to wyrażone, pamiętajmy, w centymetrach. Na samym końcu w odpowiedzi trzeba do tego wrócić, że to są centymetry. Nie musi nam się ten wynik podobać. Tyle wynosi obwód tego trapezu. Możesz wyciągnąć coś przed nawias. Tutaj wiele się nie da, ale chociażby dwójka, ale wcale nie musisz. To jest wynik końcowy. Tyle wynosi obwód takiego trapezu, który spełnia podane w zadaniu założenia. Zadanie numer 3. Boki równoległego boku mają długość 15 cm i 6 cm, zaś wysokość spadająca na krótszy bok ma długość 12 cm. Oblicz długość drugiej wysokości równoległego boku. Zanim to zadanie zapiszemy, to dla mnie najważniejszy jest w tym zadaniu rysunek. Po pierwsze, przypomnijmy sobie, co to był równoległobok. Równoległobok to jest czworokąt, który ma parami boki równe, a zarazem będą one równoległe. Czyli tak, jeżeli ten bok nazwiemy A, to ten też będzie A. Jeżeli ten nazwiemy B, to ten też będzie B. I teraz, w zadaniu mam podane, że jeden z tych boków to jest 15, czyli ja zapiszę, widać na rysunku, to będzie moje A, natomiast drugi to jest 6. No to widać, że ten jest krótszy, to jest oczywiście moje B. I teraz, miałam zapisane, że wysokość spadająca na krótszy bok, czyli widać na ten bok krótszy, ma długość 12. Ja tą wysokość może nazwę sobie H. Niech będzie małą literką H zapisane. Ja mam policzyć drugą wysokość, więc ja policzę sobie tą wysokość, oczywiście pamiętając o tym, że wysokości są bardzo często związane z polem, ale pasowałoby mi ją jakoś nazwać. No to może nazwijmy sobie H duże, to niech będzie ta druga wysokość. I teraz jest problem dla młodzieży, dlatego rysunek jest bardzo ważny, ponieważ młodzież ma bardzo często problem, to jak te dwie wysokości narysować. Otóż pierwszą wysokość myślę, że bez problemu wszyscy rysują. Bierzemy sobie wierzchołek, rzutujemy go prostopada na podstawę i powstaje mi jedna wysokość. I to jest wysokość spadająca na dłuższy bok. Widzimy, tu jest dłuższy bok. Na niego spada ta wysokość i ja ją nazwałam duże H. Natomiast ja potrzebuję na tym rysunku jeszcze dwunastkę zaznaczyć, prawda? Żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym mówimy. Otóż przykładamy znowu sobie linijkę, ekierkę pod kątem prostym, ale tak, żeby wychodziła z tego samego wierzchołka i pod kątem prostym do tego naszego boku B. Staramy się to zrobić oczywiście tak, żeby to elegancko było, żeby to było widać. I to jest, mój drogi, ta druga wysokość, która, mówimy, ona jest spadająca na ten krótszy bok. Ja ją nazwałam 12. Oczywiście ktoś powie tak, że w sumie
bez sensu robić rysunek, bo można bez rysunku. Jeżeli oczywiście masz rozległą wiedzę z geometrii, no to wiadomo, że możesz zrobić zadanie bez rysunku. Tak jak powiedziałam wcześniej, wysokości bardzo często są związane z polem. I otóż tak się składa, że wzór na pole równoległoboku, na pewno pamiętasz z wcześniejszych lat nauki, że wzór na pole równoległoboku to było A razy H. Tak, tylko musisz wiedzieć, która to jest podstawa. Jeżeli ja wezmę, że to jest moja podstawa, no bo tak mi pasuje, nie? To napiszę A razy i na tą podstawę spada ta wysokość, czyli A razy duże H. No ale ktoś mógłby pole tego równoległoboku zapisać, że jakbym ja je odwróciła ten równoległobok, albo jakbym na niego inaczej popatrzyła, tak, prawda, głowę przechyliła, to u mnie to może być podstawą. Czemu nie? Może być. Wtedy będzie B razy, ale na to spada wtedy wysokość, ta mała literka H u mnie. Pamiętaj, że tak liczymy pole równoległoboku. Podstawa razy wysokość spadająca na tą podstawę. Ale pamiętaj, że przecież równoległoboki możemy zaobracać, jak się nam tam podoba, nie? No to teraz mamy. Pole naszego równoległoboku równa się. A to jest u nas 15 razy, no dużego H nie mamy, czyli to jest po prostu 15H. Natomiast to same, prawda, pole tego samego równoległoboku, to mamy B, czyli u mnie 6, razy małe H, czyli 12. Czyli 6 razy 12 to jest 72. No i przecież już wiemy o tym, że pola, jeżeli dotyczą tej samej figury, to możemy pola porównywać ze sobą. Czyli ja zapiszę, że moje 15H duże to się równa po prostu 72. No to dzielę przez 15. No i teraz zapisujemy to oczywiście w postaci ułamka 72 podzielone przez 15. I po skróceniu przez 3 tu uzyskujemy sobie piąteczkę, a tutaj podzielone przez 3 wychodzi nam 24 i mamy 24 piąte. Wyciągnę sobie może tym razem całości, czyli będziemy mieć 4 całe i 4 piąte. Można też napisać w ułamku dziesiętnym 4,8 i to jest wyrażone w centymetrach. Tutaj oczywiście nie powinno Cię to zdziwić, że ta wysokość wyszła Ci mała. Popatrz na rysunek. Na tym rysunku faktycznie ta wysokość jest mniejsza od tej wysokości, która spadała na ten krótszy bok. No bo iloczyny muszą się tam zgadzać. Musi A razy H duże, musi się równać B razy H małe, ponieważ to jest to samo pole tej samej figury, tego samego równoległoboku. Mieliśmy wyliczyć wysokość i wyliczyliśmy. Zadanie numer 4. Pole rombu, którego kąt rozwarty ma miarę 3 razy większą od miary kąta ostrego, wynosi 24 pierwiastki z 2 cm kwadratowych. Oblicz długość boku tego rombu. Oczywiście wykonałam tutaj rysunek i zapiszmy sobie na tym rysunku, że bok rombu standardowo oznaczamy literką A. Ja zapisałam też, że moje A to jest do znalezienia długość tego boku. I teraz tak, bardzo ważna informacja, tam była zawarta w zadaniu, że kąt ostry, nazwijmy go standardowo alfa, jest on też tutaj, po to mi jest rysunek potrzebny. I jest podane, że taki jest kąt ostry i kąt rozwarty, czyli ten, jak i ten, bo mamy parami kąty równe w rąbie, kąt rozwarty ma miarę 3 razy większą. No to jak 3 razy, no to 3 alfy. Tak samo tu 3 alfy. 3 razy alfa. 3 razy większy, prawda? Od tego kąta ostrego. No i popatrz. I teraz wykorzystamy informację, że suma kątów w czworokącie to jest 360 stopni. Czyli alfa dodać 3 alfa dodać alfa dodać 3 alfa równa się 360 stopni. Czyli alfa plus 3 alfa mamy 4 alfa i tu jeszcze jedno 4 alfa, czyli mamy 8 alfa równa się 360 stopni. Dzielimy przez 8, żeby uzyskać oczywiście alfa. No i zapiszmy sobie, ile to nasze alfa będzie wynosiło. 360 podzielone przez 8. Możemy sobie podzielić przez 4, bo myślę, że się najfajniej nam to podzieli. Chociaż możemy zapisać w ułamku, niech będzie na początek. Skrócimy sobie przez 4, czyli 360 podzielone przez 4 to jest 90 i 8 podzielone przez 4 to jest 2. Czyli 90 stopni nad 2 to jest 45 stopni. Oczywiście można od razu, prawda, 360 podzielone przez 8, no to 45. W każdym razie, co mi to dało? Dało mi to, że skoro ja teraz mam podany kąt,
To znaczy musiałam sobie go policzyć, nie? No ale teraz już mam podany, to teraz muszę skojarzyć, no znowu wzór na pole rombu. No ten wzór na pole rombu jest bardzo ważny, a kwadrat razy sinus alfa, musisz pamiętać o tym, że jest bardzo fajny wzór, żeby go zastosować. Tylko raz się go tak stosuje, że A jest dane, raz się go tak stosuje, że trzeba A znaleźć, różnie. Tak jak chociażby w tym zadaniu mamy A do znalezienia. Czyli pole rombu to podstawiamy 24 pierwiastki z dwóch. To się równa. A kwadrat, no niestety nie wiem, razy sinus 45 stopni, bo sobie policzyłam. No to 24 pierwiastki z dwóch to się równa. A kwadrat razy sinus 45 stopni. Pewnie pamiętasz, to jest pierwiastek z dwóch nad 2. Czyli 24 pierwiastki z dwóch to się równa. Mi się taki zapis nie podoba, ja wolę pierwiastek z dwóch nad 2, a kwadrat. No i teraz tak, po jednej i po drugiej stronie są pierwiastki z dwóch, więc trzeba będzie się ich pozbyć, a że są takie same, to sobie podzielę przez pierwiastek z dwóch. Niektórzy sobie tak skracają, no ale to na to samo wychodzi. Czyli będę miała 24, bo to mi się podzieli. I teraz to mi się po tej stronie też podzieli, czyli będę miała 1/2 a kwadrat. Pomnożę przez 2, bo chcę się pozbyć mianownika, czyli 24 razy 2 to jest 48, równa się po tej stronie a kwadrat. Myślę, że wymienimy sobie stronami, będzie wygodnie i spierwiastkujemy. Czyli mamy, że a to jest pierwiastek z 48. I albo rozbijasz na czynniki pierwsze, albo możesz zrobić to szybciej. Oczywiście to zależy, czy wpadniesz na pomysł, no nie? 48 to jest 16 razy 3. Jeżeli wpadniesz na takowy pomysł, to możesz bez rozbijania na czynniki pierwsze. Pierwiastek z 16 to 4, no a z trójki niestety pięknego nie ma. Czyli dostajemy taki wynik, że nasza długość tego boku rąbu to 4 pierwiastki z 3. Oczywiście pamiętamy, były jednostki w zadaniu, to w odpowiedzi muszą się pojawić. Mieliśmy do policzenia długość boku naszego rąbu, a więc ta długość wynosi 4 pierwiastki z 3 cm. Zadanie numer 5 to z matury zadanie z maja 2019 roku. W trapezie prostokątnym ABCD dłuższa podstawa AB ma długość 8. Co widzimy na rysunku? Przekątna AC tego trapezu ma długość 4 i tworzy z krótszą podstawą trapezu kąt o mierze 30 stopni, co też widzimy na rysunku. Oblicz długość przekątnej BD tego trapezu. Ja tą przekątną narysowałam tutaj kolorem zielonym i ta moja długość tej przekątnej, a niech będzie X, zaznaczmy sobie. Musimy wyznaczyć długość tej przekątnej. I teraz. Jeżeli mamy zadanie z trapezem prostokątnym, to na pewno to, co widać na tym rysunku, to, że pojawił się jakiś trójkąt prostokątny, prawda? Pojawi się trójkąt prostokątny i to jeszcze nie byle jaki. Popatrzmy, jest to trójkąt, który ma kąty 90, 30, znaczy, że tu będzie 60 stopni. I teraz w tym trójkącie, popatrzmy, mamy podany ten bok, on ma długość 4. Jak pamiętamy zależności w takim trójkącie prostokątnym, było tak, naprzeciwko 30 stopni leżał bok długości i musimy niewiadomą, skoro ja tutaj nazwałam x przekątną, bo to mamy znaleźć, to niech będzie teraz y. Też dlatego to zrobiłam, żeby nie było tego przyzwyczajenia, że zawsze musi być x. No jaka niewiadoma nam pasuje, taką piszemy. Naprzeciwko 30 stopni mamy y, naprzeciwko 60 stopni mamy y, zatem pierwiastka z 3. I naprzeciwko kąta prostego mamy tutaj 2y. Ja opisałam ten mój trójkącik ACD przy użyciu właśnie zależności na trójkącie 30-60-90 stopni. Jeżeli Ci to nie pasuje, nie lubisz tego stosować, możesz zastosować również trygonometrię. I popatrz, wyszło mi tutaj równanie banalne, że 2y to 4. Jak podzielę obustronnie przez 2, y to jest 2. Wyszło mi, że y to 2, a popatrz, gdzie jest y? Y jest tutaj. I teraz, jak popatrzymy na trójkąt ABD, czyli na ten trójkąt, ja go może tutaj zaznaczę, ABD, ten trójkąt, zamaluję go, to ten trójkąt też jest trójkątem prostokątnym. Czyli stosujemy twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta ABD. Jak ono będzie wyglądało? Oczywiście będzie tak.
przy prostokątna 2 do kwadratu dodać przy prostokątna 8 do kwadratu równa się przeciwprostokątna, u nas to jest x do kwadratu. No i mamy 4 dodać 64 równa się x kwadrat, czyli 68 to się równa x kwadrat. Przerzućmy sobie stronami. Spierwiastkujmy, no bo mamy wyliczyć x-a, no to musimy do samiutkiego końca, to jest pierwiastek z 68. No i tutaj oczywiście trzeba pomyśleć, czy tak zostawimy, czy rozbijemy. Jeżeli nie pamiętamy rozbicia, to rozkładamy znowu na czynniki pierwsze. 68 przez 2 to 34, przez 2 to 17. No i 17 z liczbą pierwszą, więc niestety tylko przez 17 nam się podzieli w rozkładzie na czynniki pierwsze. Ale tutaj mamy 2 razy 2, jak się spierwiastkuje, 4 to wychodzi 2. Dlatego mamy wynik 2 pierwiastki i 17 nie miała pary, czyli będzie 2 pierwiastki z 17. Tyle wynosi długość przekątnej BD, którą mieliśmy w tym zadaniu policzyć. Zadanie numer 6. Oblicz pole trapezu, mając dane długości podstaw A to 28, B to 7 oraz długości ramion 17 oraz 10. Mamy wyznaczyć pole trapezu. Dobrym oczywiście początkiem tego zadania jest skonstruowanie poprawnego rysunku. Poprawne, żeby się zgadzał z treścią. Po pierwsze, żeby podstawę zaznaczyć, że jest 28 dolną, górną 7 i ramiona to krótsze 10, to dłuższe 17. Dalej, co zrobiłam? Poprowadziłam wysokości. Bardzo często w zadaniu z trapezem trzeba poprowadzić wysokości i ta wysokość tutaj H jest taka sama jak ta. Zresztą nam od razu powinien się skojarzyć wzór na pole trapezu. Jedna druga A plus B razy H. I teraz popatrzmy. Zarówno A, jak i B wiemy, ile wynosi. Problem pojawia się przy H, więc naszym zadaniem jest policzyć H. Otóż tak się składa, że nasz trapez jest różnoramienny, czyli jak ta wysokość tutaj spada, to widzimy, ona nam podzieliła ta wysokość i ta druga podstawę podzieliły na trzy kawałki. Jeden kawałek zafalowałam, ten zrobimy kreseczkami kawałek, a ten zrobimy taką większą falą. I teraz popatrz, ta większa fala to jest nic innego jak zrzutowana ta podstawa, czyli podpiszę 7. Teraz ten kawałeczek kompletnie nie wiem, ile wynosi, napiszmy x. Ten kawałeczek też kompletnie nie wiem, ile wnosi. Napiszmy y. I zapiszmy, że jak x dodamy do siódemki, dodamy do tego y, to nam powinna wyjść cała dolna podstawa, czyli 28. I teraz z tego równania wyliczmy sobie jedną niewiadomą, na przykład y. Czyli będę miała 28 odjąć 7 i odjąć x, jak poprzerzucam. Czyli y to będzie 21 minus x. Na pewno w pewnym momencie nam się to sprzyda. No to teraz co nam pozostało, żeby wyliczyć H? No nic innego, żadnych kątów tutaj nie ma, więc nie pozostaje nic innego, jak użyć twierdzenie Pitagorasa tu i użyć twierdzenie Pitagorasa tu. Oba to są trójkąty prostokątne, czyli najpierw może z tej strony x kwadrat dodać H kwadrat, czyli przy prostokątne bierzemy, podnosimy do kwadratu, sumujemy, to się równa 10 kwadrat. I drugie twierdzenie Pitagorasa. H kwadrat dodać y kwadrat, to są też przyprostokątne, równa się 17 do kwadratu. No to proszę bardzo, tutaj co zrobimy? X kwadrat dodać H kwadrat, ani nie wiem, ile x wynosi, ani nie wiem, ile y wynosi, ani nie wiem, ile H wynosi, więc po prostu zapiszę x kwadrat dodać H kwadrat równa się 100. Teraz tutaj. H kwadrat dodać y kwadrat równa się 17 do kwadratu, to jest 289. Ok, ale popatrz, po co ja wliczyłam tego y? No po to, żeby go w pewnym momencie wykorzystać. I nadszedł ten moment, że ja go będę chciała tutaj wrzucić. To na razie zostawię, ale tu wrzucę. Czyli będę miała H kwadrat dodać. Zamiast y napiszemy 21 minus x, to do kwadratu równa się 289. I teraz H do kwadratu dodać. 21 do kwadratu, bo tutaj musimy wzór skróconego mnożenia. Ja może rozpiszę go. Czyli A minus B kwadrat to będzie A kwadrat, dla przypomnienia, minus 2AB plus B kwadrat. Zadanie z trapezem, a trzeba wzór skróconego mnożenia. 21 do kwadratu to jest 441 minus, mamy 2AB, czyli 2 razy 21 to jest 42 i x. I dodać mamy we wzorze x kwadrat i to się równa 289. Wszystko pięknie, ładnie, ale jak widzisz,
pasowałoby nam tutaj, bo tu mamy dwie niewiadome, H i X, nie? No nie może tak być. Więc myślę, że z tego równanka wyliczymy sobie H kwadrat, czyli zapiszemy, że to będzie 100, a to przerzucimy minus X kwadrat i jeszcze to wsadzimy tutaj w to miejsce, odpowiednio za H kwadrat. Wiesz, my mamy wyznaczyć H, no ale najpierw musimy no, z czym innym sobie po prostu poradzić. Czyli piszemy 100 minus X kwadrat, dodać 441 minus 42X, dodać X kwadrat równa się 289. Tak się składa, że tu mam X kwadrat minus X kwadrat, czyli chociaż jednego kłopotu się pozbyliśmy. I teraz tutaj mamy, jak dodamy, to będzie 541, przerzucę na tą stronę, czyli minus 289. I to się równa, a to przerzucę na tą stronę, żeby mi się chociaż te znaki już tutaj nie robiły problemu. No i teraz jak tutaj odejmiemy, to będziemy widzieć, że będziemy mieć, jak tutaj sobie poradzimy, to będziemy mieć oczywiście 252 i to się równa 42x. I teraz podzielimy sobie to przez 42, czyli zapiszemy, że x to jest 252 podzielone przez 42. No i skrócimy. No myślę, że przez 2 na początek, czyli będzie 126 podzielone przez 21. Można by było oczywiście próbować to dalej skracać, prawda? No chociażby przez 3 myślę, żeby się dało, czyli będziemy mieć 42 jak skrócimy, a tu przez 3 to jest 7. No popatrz, jeszcze się da całkiem podzielić, to jest po prostu 6. No można było od razu wziąć kalkulator i też pewnie od razu pięknie by wyszło nam, no ale po skróceniu też tak wychodzi. Czyli x to się równa 6, no to teraz już policzymy h, podstawiając chociażby tutaj, czyli mam h kwadrat, to się równa 100 minus 6 do kwadratu to 36, czyli h kwadrat to 64 pierwiastkuje. Dochodzę do wniosku, że moje h to jest 8. To skoro tak, to na końcu zapiszemy, że pole naszego trapezu to będzie 1 druga raz. Pod a podstawiam 28, pod b podstawiam 7 i mnożę to razy 8. Dwójeczka z tą ósemką skrócę, będzie mi to wygodniej w zapisie. I 28 dodać 7 to jest oczywiście 35 razy 4, czyli pole naszego trapezu to będzie oczywiście 140. Tutaj jednostek nie było żadnych w zadaniu, więc zostawiamy. Pole trapezu po prostu wynosi 140. Zadanie numer 7. Działka ma kształt prostokąta o wymiarach 40 metrów na 30 metrów. Ile centymetrów kwadratowych będzie zajmować obszar tej działki na planie sporządzonym w skali 1 do 4000? Tutaj mamy taką troszeczkę geografię w matematyce, albo prędzej matematykę w geografii. Zadanie ze skalą. Narysowałam prowizorycznie wyglądającą działkę w rzeczywistości, ale to wiadomo, że nie oddam jej w rzeczywistości, bo no niestety tutaj nie ma 40 metrów i 30 metrów, ale przyjmijmy, że to jest ta rzeczywista działka, a to jest zmniejszona, bo na skali. Skala na mapie, prawda, jest zawsze 1 do ileś tam i ona pomniejsza nam ten rzeczywisty obraz. W związku z czym mamy podane boki tego prostokąta. Pierwsze co, pasowałoby policzyć pole tego prostokąta. Ja sobie nazwę P1. No oczywiście pamiętamy wzór na pole prostokąta, jest to bok razy bok, prawda? Czyli u nas to będziemy mieć 30 metrów razy 40 metrów. Dlaczego ja tu piszę jednostki? Dlatego, że prosili mnie o podanie, ile centymetrów kwadratowych na planie będzie zajmować ten obszar. Dlatego ja muszę z metrów za chwileczkę przejść na centymetry. Dlatego muszę tutaj zapisać te jednostki, żeby w następnym kroku przejść na centymetry. Żeby zrobić z tego centymetry, to albo do końca policzę to pole i później wynik przejdę na centymetry kwadratowe, albo od razu pozamieniam na centymetry. Ja może zrobię, najpierw pomnożę. 30 razy 40 mamy 1200 metrów kwadratowych. I teraz przepisujemy 1200, pamiętamy, że metr ma 100 centymetrów. Czyli jeżeli jest metr kwadratowy, to ja będę musiała tutaj zapisać 10 tysięcy centymetrów kwadratowych. No bo 100 razy 100, prawda? Bo 1 metr to 100 centymetrów i razy metr, czyli razy 100 centymetrów, no to 100 razy 100 to jest 10 tysięcy. No i teraz popatrzę, jak to pomnożymy, to ja przepiszę tylko 12 razy 1 pomnożę i 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6 oczywiście zer. I to jest w centymetrach kwadratowych. Mi to już pasuje. Wiadomo, że jak mówimy o powierzchni działki, to nie mówimy, że ona ma tyle i tyle centymetrów kwadratowych, tylko mówimy, że nasza działka ma 1200 metrów kwadratowych, albo jeszcze lepiej, przechodzimy na ary, prawda, i mówimy tutaj, że ma 12 arów. Ale w tym zadaniu mamy przejść na centymetry kwadratowe, dlatego też zamieniłam już zawczasu. I teraz mamy policzyć, ile ta działka na planie sporządzonym w skali 1 do 4000 będzie zajmować. Czyli muszę znaleźć pole tego, nazwę sobie tego mojego planu, tego prostokąta na planie. Ja nie wiem, ile wnoszą boki, mogłabym oczywiście przeskalować, ale będę chciała to z Tobą zrobić przy użyciu wzoru, który warto znać. Czyli pole na planie podzielone do pola w rzeczywistości ma się tak jak k do kwadratu. Czyli P2 do P1 równa się k kwadrat. To jest wzór dotyczący podobieństwa figur. Czyli jeżeli figury są podobne, to pole figury podobnej do pola tej rzeczywistej figury ma się tak jak k do kwadratu, czyli równa się po prostu k kwadrat. No i teraz ja podstawię P2 nad i pod P1, popatrz, podstawimy sobie nasze 12 i tam mamy 6 zer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Już wiadomo, że w centymetrach kwadratowych, to teraz już nie piszę jednostek, bo oni mnie prosili o centymetry kwadratowe i k do kwadratu, czyli moje 1 nad 4000, bo ja już matematycznie to biorę, do kwadratu, prawda? Bo ja już nie chcę 1 podzielone przez 4000, tylko chcę napisać 1 nad 4000. No i proszę bardzo, muszę to podnieść do kwadratu, czyli tutaj po prostu muszę przepisać. I teraz będę miała 1 nad, to podnoszę do kwadratu, to jest 1. I teraz 4 do kwadratu to 16, a miałam 3 zera. Jak podnoszę do kwadratu, to mi się podwaja ilość zer, to będę miała 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz popatrz, tu mamy 6 zer i tu mamy 6 zer. Tutaj są w mianowniku te zera i tu też są w mianowniku. Więc ja je po prostu mogę skrócić. To jest to samo, gdybym ja obustronnie pomnożyła przez właśnie taką liczbę, czyli gdybym ja pomnożyła po prostu przez milion, prawda? To na to samo by wyszło, gdybym ja sobie pomnożyła, bo właśnie milion mamy 6 zer. No i teraz popatrz, co otrzymałam. Ja tu będę pisała P2 podzielone przez 12 to się równa 1/16. No i myślę, że teraz to już można pomnożyć na krzyż, czyli 16 P2 to się równa 12, podzielę przez 16 i zapiszę Tobie, że P2 to będzie 12/16, sobie jeszcze skrócę, czyli skrócę sobie przez 4, to będę miała 3/4, oczywiście centymetra kwadratowego. Jeżeli pasuje Ci ułamek dziesiętny, no to możesz sobie zapisać, że to jest po prostu 0,75 centymetra kwadratowego, jak wodzisz w ułamku dziesiętnym, czyli popatrz, niecały 1 centymetr kwadratowy. Nas to nie dziwi, dlatego że mamy skalę od 1 do 4000, prawda? Więc taka skala powoduje, że w rzeczywistości ten obraz, prawda, jak przeniesiemy na plan, na skalę, nam się zmniejsza. A ja prosiłam, żeby był wyrażony w centymetrach kwadratowych, dlatego myśmy już na początku zadania sobie przeszli te centymetry kwadratowe. No może trochę tych dużo zer, ale widzisz, te zera, chociaż było ich mnogo, one nam się po prostu skróciły. I wyszedł nam taki wynik, że to jest prawie 1 centymetr kwadratowy, a dokładnie 0,75 centymetra kwadratowego, tyle wynosi pole. Na to spotkanie, jak widzisz, przygotowałam 7 zadań i to są zadania już bardziej różnorodne niż na tym wcześniejszym powtórzeniu wiadomości, ponieważ i było zadanie z rąbem, bo w rąbie pamiętamy o tych trzech wzorach na pole, było zadanie z równoległobokie, było zadania z trapezem, dosyć trudne, dosyć rozbudowane w obliczeniach, no i jest takie zadanie ze skalą tutaj. Postarałam się, żeby było różnorodnie, żeby różne rzeczy z Tobą przypomnieć, ale na pewno zwróciłaś uwagę, że warto znać takie różne wzory, chociażby jak wzór dotyczący podobieństwa figur, warto też znać trójkąty 30, 60, 90, czy też 45, 45, 90 stopni. Polecam zapoznać się z tym, bo upraszczamy sobie przez to nasz zapis i nasze obliczenia. Mam nadzieję, że te powtórzenia bardzo Ci się sprzedadzą, że były ciekawe, no a ja zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie znowu ze mną.